Jajko w ogóle w kulturze nie tylko ludowej i chrześcijańskiej, ale od zawsze kojarzyło się ludziom z odrodzeniem się życia. Tej magicznej jakby postaci, maluńkiej miniaturki, to była tak jakby kapsuła, która przechowywała życie i przekazywała je dalej. Barwniki były oczywiście naturalne. Zielony kolor gotowano w oziminie, fioletowy w jakichś tam kwiatkach malwy. To były jajka, które nie były święcone. Bo jajko do święcenia, czyli to, co ksiądz w kościele poświęcił, a potem się dzielimy na śniadaniu wielkanocnym, było to jajko gotowane w skorupce i nie można było tym jajkiem się bawić, a pisanka była przedmiotem zabawy i podarunku. Na przykład dziewczyny kawalerom swoim podarowywały. Jajko było po to, żeby je zjeść, a skorupki potłuc i rozsypać wokół domu, żeby robactwo się nie lękło, dodać do karmy dla zwierzęcia, żeby się na przykład kura lepiej niosła. Ono miało, tak powiem, tą swoją magiczną moc przekazać ludziom i zwierzętom.